Witajcie z powrotem przy The Legend of Zelda Skyward Sword. W poprzednim odcinku udało nam się nawet dojść do wejścia kolejnej świątyni, ale okazało się, że została ona zapieczętowana i żeby dostać się do niej, musimy znaleźć klucz, który został rozdzielony na 5 części i tych 5 części zostało pochowane tutaj po okolicy. Ach, będzie wiele, wiele zabawy z tym, ale chwila, tam są robaczki, chciałbym zobaczyć, mogę je złapać? Małej gnojki. No w każdym razie zabierajmy się od razu za poszukiwania. Czy jestem tu w ogóle po dobrej stronie? Nie, to jestem trochę za daleko jednak. Muszę najpierw trochę wejść tutaj. Bo sam to raczej nie będę rzucał. A w sumie moglibyśmy zrobić to już nie w ten sposób. Ale brudno. No i oczywiście, na początku odcinka od razu wszystko idzie nie tak, jak powinno. Ale mamy jeszcze sporo czasu, mamy dzisiaj pracowity dzień. Mianowicie tutaj, tutaj musimy się dostać, tylko jakoś najpierw rzucić tą bombą tak, żeby trafić. Zobaczymy, czy damy jakoś radę to załatwić. Najpierw wróćmy na górę. Ty, znowu jeden z was. Jego raczej nie dorwę. Odpuszczę sobie to z tymi robalami. Kiedy indziej mogę się tym zabrać? Ha. Smocza świątynia. No zobaczymy, czy damy radę. Ma, trochę... nie tak daleko poleciało. A co stało, będzie ty polecisz po prostu w bok. Chociaż... dało się! Dobra, skoro już trzymamy tą bombę i jeśli ona zaraz wybuchnie, to w sumie możemy też... poczekać, aż zniknie. Okej. Okay. Mi się wydawało, że będzie to wyglądało nieco inaczej. Że wybuchnę teraz. Ale dobra. Nie spadać, nie spadać! Dokładnie. O, jak mieć już szczęście to na całość, prawda? I teraz wykopiemy tutaj pierwszą część klucza. Albo pierwszy fragment klucza, jakby to inaczej nie nazywać. Zostało jeszcze 4 części. Tak, wiem, faj, mam problem z życiem i mało go mam i w ogóle mógłbym się uleczyć. No postaram się znaleźć jakieś leczenie, zanim wejdziemy do świątyni. Ale zanim do świątyni wejdziemy, to raczej nie jest to dla mnie aż tak potrzebne. Wow. Prawie nie mając nic, udało mi się wejść jeszcze. A co, tutaj znajdziemy? Może trochę życia? Nie. Trochę śmierci. Jak już odnaleźć, to... tylko śmierć. Ale trochę rupi też się przyda, może jeszcze jakieś serce wykopię, czy coś takiego? Nie. Pieniądze to nie wszystko, moi drodzy. Czasem by się przydało też trochę innych rzeczy. A tutaj tak od razu przy wejściu schowany pierwszy fragment klucza. Klucza, to też ładna nazwa. Oczywiście miałem na myśli klucz. Pewnie, że pokazać graczom, gdzie mogą je odnaleźć. A ty mnie gdzie zaprowadzisz? Nie mam aktualnie bomb, więc z tobą to trochę głupio. Ale tu są serca. Jest. To... można by nazwać sukcesem, tak mi się wydaje. Jeżeli się tylko tak chce. Sam nie wiem, co sądzić o tym szukaniu kluczy. Czasem to jest dość pierdliwe. A tutaj... musimy nauczyć się biliardu. Zobaczmy, czy poleci. Nie, nie polej. Nie trafi tej wieży. Tą wieżę trzeba by jakoś rozwalić, ale trudno jest tutaj jakkolwiek trafić. Jest to podobne do tego, co ostatnio w Breath of the Wild było. Ale tam była to minigierka w kręgle, gdzie się rzucało kulę z góry, a nie bombę, która jest mała i musi trafić jeden wielki... Uda się? Nie, ono przeleciało obok, trzeba dokładnie trafić. No, możemy poczekać wiele razy. Wiele, wiele lat będziemy raczej na to czekali. A teraz jak już... trafi, to pewnie wybuchnie zbyt wcześnie, ta. Albo w ogóle nie wybuchnie. Fajnie byłoby zejść z tą bombą na dół, ale to trochę zbyt łatwe by było, co? To dla niej wychodzi dobrze, ale... ta sama górka... przekształca trasę. Więc no... wybaczcie, jeżeli będę potrzebował zbyt długo na to wszystko.
Można by też spróbować coś innego. Poczekać trochę dłużej i wtedy wybuchnie krótko przed... Nie no. Potrzebuje tak samo długo. Może jeszcze trochę dłużej potrzymać? Udało się! Nie wiem jak to się udało, że spada w tył, skoro strzeliło w boku, ale jakoś to dało radę. Mogę być z tego zadowolony. Hej! To mogę nawet na tyłku zjeżdżać, jak jestem szczęśliwy. A to co się to tu? Witraczek. Który będzie tutaj leżał na wieki, na to wygląda. A tutaj pod tym jest ukryty kolejny fragment, dlatego było to takie ważne, żeby się tutaj z tym zabawić. Zostały jeszcze dwa fragmenty. I tu będziemy musieli dłuższą drogę przejść. Co w ogóle tu na dole jest? Lawa. Czyli śmierć. Ja się usmażyć raczej nie chcę, chociaż nawet taki usmażony linkszczyzno też by nie było niczym przydatnym, gdyby się usmażyło w ten sposób. Chwila. Tam można by strzelić. Zapamiętajmy to, jeżeli kiedyś mogłoby być ważne. Może pamiętacie jak w poprzednim odcinku ten most rozwaliliśmy. Chyba warto by z niego skorzystać, skoro już tak już budowaliśmy go tak jakby. Chociaż czy zniszczenie czegoś, co stworzy wtedy coś nowego, można nazwać budowaniem? Chyba nie, he? Nie wydaje mi się, że można by to nazwać budowaniem. Ale dobra. Nie naciągajmy tutaj słów. Niszczenie i tworzenie w jednym. To można chyba nazwać kreatywnością, prawda? I tak samo można uznać, że remiksy są właśnie tym niszczeniem i tworzeniem czegoś nowego. Przynajmniej w niektórych wypadkach. A, czyli jednak będziecie mnie denerwowali? Zostaniecie tam na wieki, czy mam z wami coś zrobić? Ach, sam już nie wiem, nie potrafię ich trafić. Wiecznie wszystko kręci się wokół pieniędzy, tutaj nie przeskoczę. Musiałbym zbudować most albo przedostać się jakoś inaczej na drugą stronę. Dobra, chyba mam inny pomysł. Tylko jak teraz? Jak to się łapało? Zawsze zapominam. A! Drop away! Nie zawsze to niestety działa. A tutaj znowu mogę się uleczyć, a niedługo będziemy mieli pełnię serc. Jeżeli ich tylko nie stracimy, to będziemy mogli naprawdę wejść do kolejnego dungeonu z pełnym życiem. To by się przydało, biorąc pod uwagę przeciwników, których tam znajdziemy. Ale o tym później, bez wielkich spoilerów. Hajja! No, idzie całkiem dobrze. Tylko teraz pełne życie. Bez skakania, tak... Bez upadania. Bo skakać powinniśmy! Właśnie w takim wypadku. To było bardzo niebezpieczne i wyglądało efektywnie, ale... No, jakoś poszło. Czy tu gdzieś będzie... stamina? No, oczywiście, że nie. Gdzie ja mam się dostać? O, stamina, stamina! I w górę mam się dostać, jak widzę. Okej. I jesteśmy na moście po drugiej stronie. Albo tam, gdzie powinien być most. I gdzie teraz zresztą nawet jest most. Reggie mówi, że nie mamy czasu. Jeżeli znacie ten gif, na którym Reggie sobie tańczy i pokazuje na zegarek, którego w sumie lubię często używać? Chciałem jednego z tych robali zdobyć. Jest! Cholerny żuk!
Ale się w końcu udało. Nasz drugi robalator. Reszty raczej nie zdobędziemy, bo... A zresztą można by spróbować. Tak mieczem. Jesteś mój. O, udało. I trochę motylków. Nie w ten sposób, tym. Tym trzeba by... No. Nie za bardzo to wychodzi, ale... No, przynajmniej jeden. Nie jestem tym dobry jeszcze. No, kontroler ruchowy nie zawsze jest moim przyjacielem, chociaż chciałbym, żeby był. Lubię takich przyjaciół, którzy są przydatni w życiu codziennym. Nie, tędy później wyjdziemy. Możemy aktualnie to zignorować. No właśnie, teraz warto by zobaczyć, którędy pójść? Nie pokazuje mi tego nawet. Ale chyba tu. Bo będziemy się szybko palili. I chyba jestem po dobrej drodze. Tamto było miejsce, w którym... w którym nie poradzilibyśmy sobie jeszcze aż tak dobrze na aktualnym momencie. Biorąc pod uwagę, że aktualny moment... O, wróżkę. Lecz mnie. Straciłem trochę życia. Dzięki. Biorąc pod uwagę, że aktualne życie... nasze aktualne ubranie nie jest ognioodporne i tam jest tak gorąco, że zaczynamy się palić. Jak w Górze Śmierci w Ocarina of Time, czy też w wielu innych częściach. Tylko gdzie teraz jest kolejna część? Pamiętam, że gdzieś tutaj było takie właśnie... Tak. Rozwojenie dróg. Chyba tam musimy się dostać. Tak. Tutaj. O! I warto by teraz cały czas biegać, bo jak biegamy, to wtedy nie mamy aż takiego problemu ze ślizganiem się. Gdy biegamy, to możemy kontrolować siebie, gdy ślizgamy się już mniej. I tak, tu na górze powinien być kolejny fragment. Poczekać, aż dwa gejzery będą. Świetnie! Poczekać, mówimy. To nie zawsze działa. Czekanie, jest dla słabe uszy. Kto czeka, skoro może biegać, he? Nie jestem cierpliwym graczem. I jesteśmy. Czy miałem rację? Tak. No i wszystkie fragmenty teraz rzeczywiście trzeba wykopać, bo zostały przez jakąś tam osobę zakopane, nie wiadomo dlaczego. Teraz możemy sobie... Zejść albo zlecieć. Nie, co kto woli. Podoba mi się, jak z tej górki Link zjeżdża. Już myślałem, że zginiemy. Ale wyglądało to dość widowiskowo. Jak wszystko, co wygląda niebezpieczne. W sumie to taki Jackass trochę, co my tutaj robimy. Jestem Johnny Linkton. Co? Johnny Knoxville. I witam w Jackass. Musisz się potknąć, żeby wyglądało to fajnie. Przez chwilę myślałem, że widzę tutaj trzy małe świnki. Ja i ta moja alergia. Co? Moja miłość do świnek. To jest bardziej opcjonalna droga aktualnie. No proszę, proszę, gdzie my tutaj wylądujemy? Nie chcę wiedzieć. A, tu jest powrót. Tak, tak, tak. Tędy wrócimy na górę. Czyli na razie nie potrzebujemy tego. Ale... Tu! Rzucaj! Link, ty głupcze! To był teraz typowy sposób na zniszczenie sobie życia. Bo Link nie chciał rzucić przez to, że kontroler ruchowy był pod stołem i nie działał tak ładnie. Znowu! Teraz tylko za późno po prostu. To, że nagrywam to w taki sposób, jak nagrywam, czyli na siedząco, jeszcze będzie dla mnie złe. Tak, to było teraz po prostu... To była moja głupota teraz. Marnowanie czasu. Moja specjalność. Wiesz co, po prostu... Zaryzykuję samym sobą. Bo inaczej się to nigdy nie skończy. Tutaj jest teraz powrót do początku. Nie do samego początku, ale trochę wcześniej. Ale jest jeszcze inny, fajniejszy skrót, jak możecie zresztą zaraz zobaczyć, albo jak już przed chwilą w sumie widzieliście. Tylko nie widzicie, gdzie ten skrót prowadzi. Tutaj mamy K.
kamień, który łatwo fajnie byłoby rozwalić, ale na... Nie będę rzucał, rzucanie jest zbyt ryzykowne, po prostu sam się poświęcę. Dwa razy, bo za pierwszym razem nie działało. Ale w tym momencie poświęcanie jest ważne. Jest bardziej przydatne niż rzucanie. Gdyby tylko Link skakał odpowiednio. Trzy razy się zabije, żeby rozwalić jeden kamień. Genialne. W końcu. A już myślałem, że to nigdy nie zadziała. Rozwalając ten kamień, możemy wypuścić lawę z tego pomieszczenia i otworzyć przejście dzięki temu. Albo miejsce, na którym możemy stać, żeby rozwalić przejście. I teraz to jest trochę tricky. Musimy wziąć bombę i tak nią poturlać, żeby wylądowała po drugiej stronie tak, że wybuchnie. Czy to zadziała? Zazwyczaj jest to trudniejsze, ale poszło. No i tu będzie, jest tylko jedno zakopane coś, gdzie znajdziemy sobie właśnie ostatni fragmencik. Więc może go wykopiesz, Link. Haha! I tak oto zdobyłeś całą pieczęć klucza i możesz ją użyć, żeby otworzyć drzwi. Pośpiesz się, poszukiwania Zeldy powinny się jakoś poświęcić, jakoś poszczęścić i powieść w głębinach świątyni. No, powinniśmy jej tam poszukać. A teraz, czy warto się uleczyć, czy warto się nie uleczyć? To jest dobre pytanie. Wiecie co, już zaryzykuję i się uleczę. Lepsze ryzyko niż kartofle, prawda? Dlatego warto ryzykować. I jak przed chwilą widzieliście, pokazałem wam w tym pomieszczeniu taką trąbę powietrzną i ona nas zaprowadzi na górę. To jest taki nasz skrót już do samego początku w sumie tego poziomu. Tutaj przy moście od razu wyskakujemy. I szybko dostaniemy się do świątyni, do której w sumie w tym odcinku możemy jeszcze wejść. I tak, z pełnym życiem wejdziemy do świątyni. Tylko nie tak jak planowałem, zmarnowałem już wcześniej o wiele mój eliksir. Kurde, trzeba było naprawdę wziąć dwie butelki i kupić dwa eliksiry. A tutaj dopasować formy nie musimy. Co za niespodzianka. Tu będzie gorąco. Już teraz czuję. Coś się swajczyło. Świątynia Ziemi. Świątynia Ognia pasowałaby lepiej jako nazwa, ale co tam. Witamy w chińskim miejscu tej gry. W miejscu, które ma chińskie wpływy, jeżeli chodzi o tą Zeldę. Muzyka bardzo przyjemna, ładne efekty i jak na ognistą świątynię całkiem da się lubić tą świątynię. Nie jest na pewno moją ulubioną, ale bardziej da się ją lubić niż nienawidzić, tak mi się wydaje. Chociaż mogę zmienić jeszcze swoje zdanie, zależnie od tego, jak bardzo będę tu przegrywał. Och, już ten ognisty koleś mi tu strachę kompletnie robi na wszystko. Kopling, kop. O, gejzer. Dzień dobry, i tu mam skrzyneczkę. 20 rupii, jak dobrze, że mam portfel duży. Naprawdę duży. Czy tam jest magma? Ta. Jeden z tych kolesi, którzy chcieli się tutaj wkopać, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Ej, gnoje. Śmierdzący gnoje. Ty możesz poczekać, ja tu jeszcze trochę pokopię. Zaraz z tobą porozmawiam. W sumie nie wiem, czy ta świątynia mi się bardziej podoba niż świątynia poprzednia, w której byliśmy. Świątynia Faron, świątynia lasu, czy jak ona się tam nazywała?
trudno określić. Siema! Mój partner się zgubił albo straciłem go z oczu. I te czerwone kolesie są wszędzie. Nigdy nie powinniśmy byli tutaj przychodzić. Hej, to znowu ty! Przybyłeś tutaj w poszukiwaniu twojej przyjaciółki? To mi przypomina. Zanim tutaj przybyłem, widziałem dziwnie ubraną blond dziewczynę, która została tutaj wciągnięta. Którą sprowadzono tutaj. Ale nawet nie śni o jej ratunku. Te małe bandyty są wszędzie. Jeśli chcesz żyć, to żyj dalej ten dzień spokojnie i po prostu pójdź do domu, kolego. Tak jak ty, on też poszedł do domu. Zgubił swojego kolegę i po prostu go zostawił. No świetnie. To mi przypomina historię, kiedy ja... Kiedy byłem na... To jest coś, o czym nie powinno się nawet mówić. Kiedy byłem na... Dniu Japonii w Düsseldorfie, w niemieckim mieście. Dzień Japonii to taki tam... Dla Japończyków, którzy mieszkają w tym kraju i dla ludzi, którzy się tą kulturą interesują. Taki dzień, który po prostu... czci ich kulturę. A właśnie w Düsseldorfie jest dużo Japończyków, więc to akurat ma sens, że organizują coś takiego. Tutaj trzeba przeciąć. No, kilka razy tam byliśmy, co roku jest to organizowane, około, no zawsze gdzieś w maju. No i za drugim razem, kiedy byliśmy tam z grupą kolegów, zgubiłem się w tłumie. Nie miałem kompletnie żadnej komórki, niczego, przez co moglibyśmy się skontaktować. No i cały dzień się szukaliśmy i wyszło na to, że po prostu sam spędziłem ten dzień i po prostu pojechałem sobie wieczorem pociągiem do domu. I dopiero jak byłem w domu, mogłem dać znać, że ej, wszystko dobrze, wróciłem. To była nauczka. Kurde. Gdyby nie to, że kumpel się strasznie martwił i prawie zawału serca zostawił, to bym rzeczywiście uznał to za śmieszne, ale to jest śmieszne. Dobra, nawet tak uznaję to za śmieszne. Nic się nie stało w sumie, tylko... No nie uwierzycie, w pociągu się tak naprawdę spotkaliśmy. Przynajmniej z jednym kolegą. Reszcie musiałem napisać później, kiedy w domu byłem następnego dnia. Bo do tej historii jeszcze dochodzi to, że spóźniłem się na ostatni autobus i musiałem spać w trawie i później chodziłem sobie po tym mieście, czy po tej małej wiosce i tam najpierw sobie spałem w trawie 2 godziny, później, bo było strasznie zimno, to poszedłem sobie do banku i tam się schowałem. Potem, później po prostu ostatnie godziny spałem na przystanku autobusowym. I miłe było to, że jeszcze jeden koleś przegapił swój ostatni autobus i spędziliśmy tą noc w towarzystwie. On na jednym końcu ławki, ja na drugim i tam... Ja byłem tym, który uważał, że jego rzeczy nie zostaną skradzione, bo w sumie i tak nie mogłem zasnąć. Zabawna historia. Oby się nigdy nie powtórzyła, to było takie okropne. Dobra, faj tutaj wyczuwa wroga. Najlepiej go namierzyć. I wtedy dostać nowe informacje na jego temat. Namierzyć i... To jest Lizalfon. Znany nam z innych zel przeciwnicy. Ma pancerz z twardego żelaza i... Jego siła psychiczna, fizyczna jest silna i trudno... Jest ogólnie jego ruchy przewidzieć, bo jest strasznie szybki. I najlepiej jakoś wycelować w niego... W miejscu, w którym nie ma zbroi. No właśnie. I nie możemy za bardzo powiedzieć więcej na jego temat, bo ani razu go nie pokonaliśmy. Świetnie, nawet nie możemy już uniknąć tego. Okej, oni są strasznie szybcy, dlatego... Oja! To było dziwne strasznie. Myślałem, że będę machał trochę więcej. Te ślimaki są okropne. Nie mogłem się za bardzo wykazać w tej walce, ale jeszcze się wykażę w walce z tymi Lizafonami. Ale oni zawsze są w ognistych świątyniach, co? Te, oczywiście, że zawsze muszą w nich być. Cieszę się, że mogłem podzielić się z wami moją świetną historią, zanim pokonaliśmy w tak zabawny sposób tego Lizafona. Lizafon to trochę taki nowy iPhone, wiecie? To jest nazwa takiej komórki, wiem, dobra, już przestaję.
Co tak mało żelaza? Powinniśmy trochę więcej tego zdobyć, oby w tej świątyni się jeszcze trochę znalazło. Nie wiem, czy będzie tyle strzelania z procy, że się nam przydadzą te ziarenka, ale może całkiem dobrze być. Teraz można by się zapytać, co zrobić. Spójrzcie, tam jest Mogma. Tak zobaczyłem kątem oka. Co? Haha, niedoczekanie, drogi, niedoczekanie mój. Widzicie, że tutaj są bomby. Możemy użyć naszego żuczka, który po prostu dotknie jedną z tych bomb i reakcję łańcuchową wywoła. Przez co wszystko wybuchnie. Ten piękny smok, no, można powiedzieć, że zostanie po nim tylko oko. I teraz bardzo podejrzanie to oko wylądowało przy porcie, powiedzmy tak. I możemy wskoczyć na to. I teraz taki problem. Kurczę, nie wiem, jak się tym sterowało. Tak do przodu i zawsze trochę do tyłu i do przodu i... Po prostu uważaj, żeby nie spaść. Hajja! No tutaj moglibyśmy zapisać. Co to za żaby ogniste są? Tutaj raczej... Wszystko będzie w tej chwili jeszcze zablokowane. Tak. Tak, tu nie przejdziemy jeszcze. Tutaj... Nie, tutaj też nie przejdziemy. Potrzebujemy bomb, a tutaj bomb aktualnie nie ma. No to musimy wrócić na tą kulkę, tak naprawdę. I spróbować użyć innej drogi. Więc, kuleczko, lecimy. I czekaj, jestem ulokowany, nie mogę z tego spaść najwyraźniej. Przynajmniej aktualnie na to wygląda, tak. Mogę cię zniszczyć? Czy mogę... Wow, okej, mogę jednak spaść, tylko... jak za długo w jednym kierunku idę. Ale fajne oko. I tamtego kolesia raczej nie zmiażdżę teraz. Albo raczej wolę nie próbować nawet. Okej. Ej, to jest ten drugi Mogma. Bla. Musiałem wcześniej to zgubić. Hej, dobre wyczucie, kolego. To ja, Led. Pojawienie się twoje tutaj musi być jakoś połączone z tym wszystkim. To musi mieć jakieś znaczenie, no wiesz? Przeznaczenie czy coś w tym stylu. W każdym razie, mógłbyś mi zrobić przysługę? Moja torba do bomb. No, mógłbyś mi ją przywrócić? Byłem za tym kamieniem, szukając skarbu, gdy nagle te creepy, te stwory, te obrzydlistwa na mnie wyskoczyły. W panice uciekłem, kopiąc się w dół i musiałem wtedy zgubić właśnie tą torbę. Jest to właśnie torba, w której można nosić kwiaty bombowe. Nie mogę sobie po prostu wyobrazić takiej nieposiadania takiej. Są dla mnie bardzo ważne i się zawsze przydają, więc no... chyba nie muszę sobie tego wyobrażać tylko dlatego, że zgubiłem ją, co? Nie rozumiem, co on chciał powiedzieć mi przez to. Ale w każdym razie, przenieś mi ją z powrotem, proszę! Okej, tylko... Jak... jak to szło? Tędy tutaj się nie przedostanę. Teraz naprawdę się trochę zgubię. Mogę tu na górę wejść? Nie, tędy nie mogę. Tu są bomby, czy mogę? Chyba mogę wyturać bombę stamtąd. Albo tu jest drabina. To jest też całkiem możliwe, że to też zadziała. Ale chciałem spróbować, czy mogę wziąć tutaj bombę i ją jakoś wyturlać stamtąd. Nie! Katastrofa. Te bomby szybciej wyrastają niż śliwki w Raymanie trójce. Czy dwójce? Nie, dwójce. W trójce to był tylko sok śliwkowy, który był nawiązaniem do śliwek z dwójki i jedynki. To nie wiem, kurczę, teraz tamtędy czy tędy iść? No, nie zaszkodzi sprawdzić obie drogi, prawda? Tu znajdziemy tylko rupi.
Znaczy, jak to tylko, to pieniądze. Czas to pieniądz, a pieniądz to grosz, a pieniądze przynoszą fajne rzeczy. Więc sceny moglibyśmy iść na skróty, he? No dobra. Chciałbym coś sprawdzić. Jest! To się powiodło o wiele lepiej niż spodziewałem się ze wcześniej. O nie. Czy to wam coś przypomina? Dokładnie taki sam pokój mieliśmy w Ocarina of Time. U króla Dodongo. I tam też były dwa lizafony. Tylko tam nie miały zbroi! O nie, jeden lewy, a drugi prawy. No to świetnie. Wyzwanie dla praworęcznego i dla leworącznego. Czy jest w sumie ustawienie Wiimota dla prawo i leworęcznych, także działa w obu stronach? Czy można ustawić miecz Linka w lewej i prawej stronie? Kurczę, nie wiem. Czy Link nie był zawsze leworęczny swoją drogą? Coś takiego było chyba. Chyba Link był zazwyczaj leworęczny? Albo przynajmniej nie, w Twilight Princess chyba był leworęczny. I wtedy, kiedy był port na Nintendo Wii, zmienili mu ręczność na prawą rękę, żeby większość ludzi mogła grać na Wiimocie. Żeby było im wygodniej, coś takiego, bo większość ludzi jest praworęczny. Jakaś taka historia była w Twilight Princess. I to było właśnie powodem, dlaczego wersja Wii i GameCube'a różni się tym, że wersja Wii jest lustrzana do wersji GameCube'owej. No ale cóż, tu najwyraźniej jest praworęczny. Czekaj, czy to można było ustawić? Już kurde sam nie pamiętam. Jestem trochę oczarowany tym pięknem tego wszystkiego. Nie skaczcie mi, bałwany. Fuck. Nie wierzę, że to będzie mój pierwszy game over. Znaczy nie pierwszy, ale jeden z wielu. W sumie już nie wiem, czy miałem game over do tej pory, czy nie. Wiem, faj. Wiem. Tego chciałem spróbować załatwić. Okej. Następująca strategia. Unikamy cały czas. Najpierw nawet to się nie udaje. Najpierw spróbować uniknąć. Sprowokować ich, żeby ziali ogniem. A gdy będą ziali ogniem, dostać się za ich plecy. Albo coś takiego robić. Oddzielić ich od siebie to też dobry plan. Chyba, że wrócą. Fuck! Nie mów mi, że to się kończy walkę. Nie mów mi, że to nie zapisało poprzednich ataków, że teraz wszystko się zrestartowało. No po prostu próbować atakować tak, jak powinno to wyglądać. O, wow, udało się. Dobra, jeden załatwiony. Co ty robisz z tym sercem, gnoju? Ale proszę, dostaliśmy Lizard Tail. Odcięliśmy jednemu ogon, fajnie. To jest coś, czego można być dumnym. I nawet na siedząco mi się to udało. A, mógłbym tak przeskoczyć ładnie. Nie musiałem wstawać. Przy jednym to będzie nawet łatwo.
Czy coś mówiłem? Tak, mówiłem, że będzie łatwo, prawda? I miałem rację. Przynajmniej trochę spróbować nawigować tymi atakami. A myślałem, że to będzie trudne. A co tutaj takiego może być? Wow, nasz kolega zgubił swoje bomby, czy tam swoją torebkę na bongi... na bongi. Tak, na bongi, będziemy na bongach sobie grali. Swoją torbę na bomby zgubił sobie w... pięknej... tutejszej... skrzynce. Czy naleć sobie trochę lawy do mojej butelki? Nie, to chyba nie byłby najlepszy bo... Chciałem zwrócić waszą uwagę na te ładne... Ach, przestańmy. Przecież nie wyjdzie mi to już dziś. Nie będę próbował zaczynać z wami żadnej rozmowy. To nie wychodzi, i tak nie odpowiadacie. Ej, kolego! Mam dla ciebie torebkę. Tylko chciałbym ją zatrzymać, wiesz? Ej, znalazłeś moją torbę na bombę! Wybacz, że musiałeś przez to przejść. Zawdzięczam ci teraz wiele, więc mógłbyś mi ją teraz... Co? Chcesz ją pożyczyć, żeby móc zagłębić się jeszcze głębiej w wulkan? O tak, nadal szukasz swojej przyjaciółki, na to wygląda. No, z pewnością włożyłeś to całe serce i całego siebie, dochodząc tak daleko. To mi przypomina, gdzie jest mój kumpel? Przepadł. Po prostu poszedł. Serio? Na nikim nie można tych aktualnych czasach liczyć? Nie, chyba muszę to cofnąć. Wygląda na to, że twoja przyjaciółka naprawdę może na ciebie liczyć, co? Ryzykowałeś własnym życiem, żeby dostać się tutaj. Wiesz co? Nie pożyczę ci tej mojej torby na bomby. Nie. Po prostu ci ją dam. Tylko nie wysać jej w powietrze. O, dziękuję. Lid jest świetnym kolesiem. Dostaliśmy od niego teraz tą piękną torbę na bomby. Teraz, kiedy masz moją torbę na bomby, idź, odnajdź swoją przyjaciółkę. Mogmy to fajne stworzenia. Ale nie mamy bomb niestety. Ej, czekaj, zapomniałem ci o czymś powiedzieć tutaj. Masz bomby i ogóle i... no, dzięki. Dostaliśmy 5 bomb. Maksymalnie możemy nosić 10. A tak poza tym, to teraz nie tylko możesz brać tutaj ze sobą kupowane bomby, ale możesz też po prostu podnosić kwiaty bombowe i wsadzać je do worka. Maksymalnie 10 bomb, pamiętaj. To jest właśnie ta świetna nowość Skyward Sword, która została jak dotąd wykorzystana w sumie tylko tutaj, chociaż czy w Link Between Worlds było to użyte? Nie pamiętam. Ale właśnie, że można podnosić kwiaty bombowe i używać jako bomb. Dobre jest też to, że bomby, kiedy je trzymamy w rękach, nie wybuchają, tylko dopiero kiedy je rzucimy, więc... Możemy teraz załatwić tych gnoi. Chyba, że podpalą nas wcześniej. Ty, teraz masz moją... wdzięczność, śmieciu. Ach, jak dobrze jest zabijać takie stworzenia. No, weźmy sobie trochę bomb. Jedna. I nie pad down, tylko... No, na B możemy je chować. Hup. O, to takie fajne. I możemy sobie farmić bomby, kiedy będziemy czekali, aż nowe bomby wyrosną i od razu je wsadzać do worka. To jak kupowanie kota w worku, tylko najpierw można wybrać sobie kota, a później nawet możesz wybrać sobie worek, w którym go kupisz. A oczywiście, kiedy chcesz kupić kota, bo inaczej nie miałoby to sensu. Tak jak ten żart. A czekaj, mogę tędy przejść przecież. Oja! Wiedziałem, że mogę tu przejść. Ale czy opłaca mi się tu przejść? Jest tu wróżka. O, chciałbym tą wróżkę zebrać sobie jeszcze. W butelkę. Nawet dwie... metalowe sztuki. To niezłe.
Chodźmy do punktu zapisu i zakończymy na dzisiaj ten odcinek, tak mi się wydaje. Chociaż moglibyśmy zrobić coś jeszcze innego. Ale to... Zaraz, najpierw spróbujmy otworzyć sobie drogę bombą. Haha! Z drogi, śmierdziele! Bo jedzie Link na kuli ocznej, aha! To będzie niebezpieczne. Tylko nie spróbuj mnie zrzucić, nie skakuj. O, ja nie wierzę w to, co się teraz zdarzyło. Ale daliśmy radę. I dostaliśmy piórko, niebieskie piórko. Oto przypomina mi Harry'ego Pottera na PlayStation 1, kiedy trzeba było za tym cholernym pawiem chodzić i wyrywać mu pióro. O nie, znowu agresje mi przychodzą. W moim starym let's playu, który już skasowałem, bo po prostu uważałem go, że nie był aż taki dobry. I złe wspomnienia za czasów, kiedy nie było mnie tak dobrze, mi przypominał zawsze, kiedy go widziałem. No, skasowałem go tak przy okazji. Jeżeli nie usłyszeliście jeszcze. No, to mi przypomina to teraz. Nie, okropna rzecz. Widzicie to? To wygląda trochę jak przełącznik. Właśnie tam musimy wjechać za pomocą tej kuli. Jeżeli chodzi o te pióra, to więcej piór możemy zdobyć łapiąc ptaki w Lesie Faraonu, ale to jeszcze wam pokażę zresztą. Nie? Po prostu przycisnąć. No. Ło, to było teraz znowu tak blisko. I chyba możemy zakończyć to na teraz, czy co? Czy to cokolwiek dało? Nie, to jeszcze nie zostało całkowicie wciśnięte, więc spróbujmy jeszcze raz. Haha! I jeden kawałek mostu po prostu się trochę podwyższył. Aktualnie jeszcze nic wielkiego. Możemy jeszcze pójść tutaj... rozwalając ten kamień. Okej, to nie było takie ładne. I bomba przestała... mogłem poczekać. Myślałem, że może skoczę tak ładnie w momencie, kiedy bomba wybuchnie. I wyląduje tam jeszcze ładnie, ale nie ma tej elegancji dla mnie. Teraz! To nie, trochę się spóźniłem. Gdybyś mnie do lawy wrzucił, gnoju. To jest jednostronny pojedynek, mój kolego. Gdybyś do lawy wpadł, mi się ucieszył. Chociaż... Ja teraz na mnie wskoczę. Okej, trochę dużo tutaj jest. Dobra, zrobię to jeszcze w tym odcinku, no co mi szkodzi. Skoro już tutaj wszedłem, prawda? Odcinki i tak ostatnio trochę dłuższe. Jeszcze w tej serii później trochę się usadkuję i będą krótsze odcinki, tak po pół godziny, a nie zawsze po godzinę, po 40 minut. Ale teraz na początku można trochę jeszcze takich odcinków porobić. Tym bardziej, że długo, długo znowu nie było odcinków z tej serii. Co? Przynajmniej tego kolesia mam z głowy. O nie! O nie! O nie! O nie! Szybko w górę, 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 to jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne, co się tutaj dzieje! Fuck! 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 Spierdalaj, gro, nie chcę cię już widzieć! Denerwujesz mnie, ty szmato. Mogę przynajmniej pokazać wam jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, że to tutaj wygląda trochę jak wąż. To trochę dalej się to. To tutaj też widać, tu jest wąż. Albo smok, nie wiem co, to chyba wąż bardziej, ale mógłby to być też smok. Patrzcie. Wąż.
I zwróćcie też uwagę, jak fajnie te wrota wyglądają. O, tu mamy smoki. Oczy, gruby nos. I to wygląda, jakby miał taką ogromną paszczę i tak wytrzeszczał oczy. He! Tak szczęka opadła. Co tu się dzieje? No dobra, teraz mamy pełne życie, to przynajmniej będziemy mogli pójść sobie z pełnym życiem do tego miejsca. Skoro już powiedziałem, że tam pójdziemy, to pójdziemy. Tak. Tych ropuch nie będę rozwalał jeszcze raz. Chociaż te, które rozwaliłem, chyba już nie żyją. No to całkiem przyjemne. No. Co za paskuda z niego. Jak mogłem z takim kolesiem przegrać? Po prostu miałem tylko jeden kawałek serca, tylko jedno życie, tylko jedno serce. Wpadłem w panikę i tak się skończyło, he? Ale by było, gdyby tu wróżka teraz była w jednym z nich. No i otwórzmy skrzynkę, w którym oczekuje nas... mapa tego dungeona. No i jak widzimy, już połowę mamy w sumie za sobą. Czy ogólnie to też nie jest aż tak wielki dungeon? W sumie takiej samej wielkości jak poprzedni. No i też szybko do niego doszliśmy, prawda? Ale dobra, ludziki, powiedziałbym, że teraz na tym skończymy już naprawdę odcinek. Jeżeli jest możliwość, że ten odcinek się wam jakoś spodobał, to zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów Zagrajmy Wy na moim kanale. Zostawcie jakiś komentarz i no, jak będziecie oglądali też inne serie, a nie tylko Zeldę, to macie wtedy zawsze coś do roboty. Tak, tak, warto o tym wspomnieć. Na razie, cześć.